Drodzy wierni, dzisiaj w tą uroczystość wszystkich świętych mam zamiar tak naprawdę niejako zdjąć świętych z piedestału. Ale proszę się nie przerażać. Nie mam zamiaru tego czynić po to, żeby mniej czci im oddawać, ale raczej wręcz przeciwnie. Jakże to możliwe, żeby z jednej strony zdjąć świętych z piedestału, a z drugiej strony więcej czci im oddać? Otóż śmiem twierdzić, że jest to konieczne, żeby naprawdę cześć naszym świętym oddawać. Otóż istnieje taka niezdrowa tendencja w pobożności, aby świętych postrzegać jako takie istoty zupełnie inne, zupełnie odległe. I tutaj niestety nierzadko hagiografia, biografie świętych nierzadko pomagają w takiej niewłaściwej wizji, przedstawiając tych wielkich świętych jako właśnie istoty zupełnie inne. Od samego początku, od niemowlaka już ten święty nierzadko według hagiografów odmawiał sobie w piątek mleka matki, bo był właśnie od samego początku zupełnie innym gatunkiem, zupełnie innym człowiekiem, kimś zupełnie innym. Takie przedstawianie świętych może wydawać się na pierwszy rzut oka niezwykle pobożne, no bo przecież Pan Bóg jest mocen takie cuda uczynić. Ale z drugiej strony powoduje to, że trudno jest zwykłemu człowiekowi naprawdę się z tymi świętymi utożsamić. Trudno zobaczyć ich jako tych jednych z nas. To piękne wprawdzie, że takie rzeczy robili. Może sobie człowiek pomyśleć, gdy czyta taką hagiografię, to wprawdzie piękne, ale to jest coś zupełnie niezwykłego. To jest coś tak niezwykłego, że normalny śmiertelnik w ogóle w żaden sposób tego naśladować nie może. I dlatego uważam, że tego rodzaju podejście do świętych, też tego rodzaju hagiografie, które wszystko starają się wytłumaczyć, które za wszelką cenę wszędzie chcą się doszukać jakiegoś cudownego Bożego działania i chcą pokazać tego świętego tylko w jak najlepszym świetle, negując jakiekolwiek jego niedoskonałości i jakiekolwiek jego walki z grzechem. Uważam, że taka hagiografia jest tak naprawdę ostatecznie szkodliwa, że tak naprawdę oddala ona tych świętych od nas, czyni z nich wprawdzie jakby taki wielki obraz, jako właśnie posąg, coś wielkiego, wspaniałego, ale coś tak odległego, coś tak od nas innego, że można wprawdzie ku nim spojrzeć, ale nie można ich prawie już naśladować, bowiem są tak bardzo inni. Dlatego uważam, że dużo lepiej jest z tego fałszywego, niewłaściwego piedestału świętych zdjąć i pokazać, że byli oni normalnymi ludźmi. Normalnymi ludźmi, którzy mieli swoje wady, którzy popełniali również grzechy, tak, którzy popełniali również grzechy, tylko Najświętsza Maryja Panna nie popełniła w swoim życiu żadnego grzechu. Te grzechy nie w pełni świadome, nie w pełni dobrowolne. Teologia katolicka mówi, że ich uniknąć zwykły człowiek praktycznie nie może. Jesteśmy zdolni z normalną Bożą pomocą uniknąć tych świadomych, w pełni świadomych i dobrowolnych grzechów lekkich. Natomiast dobrze wiemy o niektórych świętych, że faktycznie borykali się z wieloma wadami, że faktycznie przez lata walczyli z jakimś grzechem. A pamiętajmy jeszcze przy tym wszystkim o tej całej rzeszy świętych, którzy nie są tymi wielkimi kanonizowanymi świętymi. Bo dzisiaj, gdy obchodzimy święto wszystkich świętych, no to właśnie świętujemy wszystkich, a nie tylko niektórych. Wszystkich tych, którzy dostąpili zbawienia. Wszystkich tych zwykłych ludzi. Tych ludzi, którzy tak samo jak my borykali się z różnymi trudnościami, którzy próbowali się zbliżyć do Pana Boga i wydawało im się, że to się nie udaje. Którzy podejmowali próby po raz tysięczny i im się nie udawało. Którzy walczyli i walczyli i byli zupełnie zwykłymi ludźmi.
być może takimi, których nawet kiedyś spotkaliśmy, przecież to jest jak najbardziej możliwe, że osoba, z którą zamieniliśmy dwa słowa, a która w międzyczasie już nie żyje, jest już w tym momencie w niebie. To jest jak najbardziej możliwe i jest właśnie takim świętym, którego dzisiaj święto również obchodzimy. Taki zwykły człowiek, który boryka się z codziennymi obowiązkami, na przykład matki, która opiekuje się dziećmi, która walczy z różnymi niedoskonałościami, męża, który pracuje nieustannie i jeszcze pośród tych wszystkich zajęć próbuje jakoś wypełnić swoje obowiązki wobec Pana Boga, te ściśle pobożnościowe obowiązki. Takich świętych w niebie również jest mnóstwo. W Apokalipsie czytamy, że była to rzesza nieprzeliczona, rzesza, której nikt zliczyć nie mógł ze wszystkich narodów, ludów i języków. I to jest właśnie ta rzesza tych zwykłych ludzi, powiedzielibyśmy. No ale jak bardzo niezwykłych jednocześnie. Dlaczego niezwykłych? Ano dlatego, że w tej chwili są już w niebie, są już przebóstwieni. Święta Katarzyna ze Sieny mówi, że gdy Pan Bóg pozwolił jej zobaczyć duszę w stanie łaski uświęcającej, duszę zjednoczoną z Bogiem, to ona chciała upaść na kolana i adorować tą duszę jak Boga, bo tak bardzo ona Boga przypominała. I to jest tak piękne, że ci zwykli ludzie, ci ludzie, którzy być może tutaj na ziemi właśnie nawet nie wydawali się jacyś doskonali, którzy byli tacy jak my, którzy walczyli z grzechami, próbowali i mieli wrażenie, że im się nie udaje, a oni teraz właśnie są pośród tych zastępów świętych. I gdybyśmy teraz ujrzeli ich w tej ich boskiej chwale, można tak powiedzieć, przebóstwionych tą łaską uświęcającą, przebóstwionych tą wizją uszczęśliwiającą, to mielibyśmy chęć, tak jak święta Katarzyna ze Sieny, upaść na kolana i ich adorować, bo są tak bardzo do Boga podobni. I te dwa fakty, tą powszechność Kościoła, czyli to, że kieruje się on do wszystkich ludzi dosłownie, że każdy zwykły człowiek pośród wszystkich swoich trudności, cierpień, niedoskonałości, ograniczeń jest powołany do rzeczy tak wielkich jednocześnie. To połączenie powszechności i wyjątkowości jest czymś szczególnym, niezwykłym, pięknym i prawdziwie boskim. Także każdy zwykły, najbardziej przeciętny człowiek, wydawałoby się, że może bardzo ograniczony, słaby i grzeszny nawet, jest powołany do tego, żeby tak bardzo zbliżyć się do Pana Boga, że będzie częścią Pana Boga, stanie się uczestnikiem boskiej natury i ostatecznie w niebie stanie się tak bardzo przebóstwionym, że z naszej perspektywy, gdybyśmy mogli ujrzeć go w tej chwale, to mielibyśmy wrażenie, że stoimy przed samym Bogiem. Po to również zdejmujemy tych świętych z tego fałszywego piedestału, aby prosić ich o pomoc. Oni przeszli tą samą drogę, co my. Oni walczyli z tymi samymi ograniczeniami, co my, z tymi samymi grzechami. I właśnie dlatego warto dostrzec to, aby również prosić ich nieustannie o pomoc. W naszych zwykłych, codziennych walkach, w naszych zwykłych, codziennych sprawach. Pamiętajmy o tym, żeby jak najczęściej się modlić, jak najczęściej rozmawiać z Panem Jezusem, jak najczęściej wzywać pomocy świętych. Dzisiaj szczególnie, w tą uroczystość wszystkich świętych. Pamiętajmy o tych wszystkich duszach zbawionych, o tej rzeszy niezliczonej zwykłych ludzi, którzy stali się uczestnikami boskiej natury, którzy stali się tak bardzo przebóstwieni. I teraz prośmy ich tych, którzy zaznali tego samego trudu, co my, którzy walczyli tak samo jak my, prośmy ich, aby oni nas wspierali, aby oni nam pomagali, aby oni wzięli nas niejako za rękę i prowadzili do nieba. I niech ta uroczystość wszystkich świętych będzie okazją do tego, żeby już zostać z tym podejściem, z tą pamięcią o tych wszystkich wielkich świętych, ale jednocześnie
zwykłych świętych, tych świętych, którzy tak samo jak my walczyli. O to dzisiaj chcemy prosić, pamiętając jednocześnie o tym wczorajszym święcie Chrystusa Króla. To jest Król, który postępuje i za nim ten orszak, orszak wszystkich świętych, tych, którzy stali się uczestnikami boskiej natury właśnie dzięki niemu. To jest ta perspektywa. Dlatego święto Chrystusa Króla jest właśnie w pobliżu uroczystości wszystkich świętych. Król, który przybywa ze swoim orszakiem. I my, adorując tego Króla, prośmy cały ten orszak, niezliczony orszak, o pomoc. Tak, żebyśmy i my mogli w końcu do Niego dołączyć. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.